Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Hiob zadaje pytanie, czyż nie? Hebrajskie słowo halo, halo, czyż nie? Jest pytaniem retorycznym, które domaga się zdecydowanej odpowiedzi, oczywiście, że tak. Odpowiedzi, która jest jasna, która jest znana, która jest, można powiedzieć, pewną koniecznością. Czy życie jest bojowaniem? Tak, oczywiście jest. Życie jest walką. Walczę o to, żeby moje życie miało sens. Walczę o to, żeby te miesiące męczarni jak Hiob nie były miesiącami, w których przegram. Walczę o to, żeby ten czas, który leci jak tkackie czułenko, nie był czasem bez nadziei. Walczę o to, żeby po prostu ta teściowa nie umarła. Walczę o to, żeby głosić Ewangelię, bo biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Walczę o to, żeby wyrzucać te złe duchy, żeby one nie zrobiły człowiekowi krzywdę. Walczę o to. Walczę o zdrowie, walczę o pracę, walczę o dzieci, walczę o żonę, walczę o męża, walczę o swój honor, o ambicje, walczę, bo życie jest walką. Bez sensu byłoby życie. Bez walki? Bez sensu byłoby? Co to jest walka? Słowo hebrajskie cawa oznacza zastępy wojska, kogoś, jakiegoś żołnierza, którego najęto po to, żeby on walczył i to jest istotą jego życia, to jest podstawowa jego praca. Grecy to przetłumaczyli peiraterion, to znaczy takie gniazdo korsarskie, banda korsarska, czyli staje się piratem i teraz ja muszę po prostu robić to, co ja robię po to, żebym mógł przeżyć. Nieraz czasem trudne, nieraz nie do końca fair, ale walczę, bo to jest rzecz podstawowa. Wtedy byśmy mogli dojść do takich granic, żeby powiedzieć prawie na granicy herezji, że jest potrzebne w tym życiu, żeby była walka, jest potrzebny przeciwnik, jest potrzebny diabeł, jest potrzebny wąż, jest potrzebny zakaz, jest potrzebny szatan, bo nie będzie walki bez tego. Dlaczego? Bo istotą człowieka jest walka. Nie ma sensu bycia sportowcem, jeżeli nie ma rywala. Nie ma sensu mecz, jeżeli nie ma przeciwnika. Nasze życie jest walką, jest pewnego rodzaju meczem, gdzie my wszystko robimy, żeby wygrać. Co więcej, Ewangelia mówi, wygraliście ten mecz. Jezus jest zwycięzcą. Macie taki atut, że możecie wygrać, natomiast musisz wejść w tą walkę, jakby musisz pomóc, musisz się zaangażować. Ale to jest walka do wygrania. I jest walka do wygrania, tylko jest walką. Istotą jest walka. Jeżeli walczysz, się rozwijasz. Jeżeli walczysz, jesteś zwycięzcą. Można się zgodzić, można nie, ale Hiob chce powiedzieć, tak, tak to jest walka. I nikt nie kwestionuje, Jezus nie siedzi zapłakany i nie mówi, no dlaczego chora jest teściowa Piotra, nie dość, że to jest taka ważna osoba, to jeszcze mu mama choruje. Dlaczego po prostu dzieje się taka sytuacja z tymi opętanymi, no dlaczego, to nie jest siedzenie z założonymi rękami, dlaczego przeciwnik strzela mi bramki, dlaczego po prostu goni mnie, tylko wiem, że on musi mnie gonić, on musi być przeciwko mnie, bo inaczej ja nie będę zwycięzcą. Trzeba jakiejś podstawowej wiary w życie ludzkie, wiary, którą mieli ludzie nawet w skrajnych sytuacjach, że jesteśmy w stanie wygrać, że jesteśmy w stanie tą walkę wygrać. Ja mam walczyć o swoją świętość, o pracę, o innego człowieka, walczyć o miłość. Jeżeli dziś mamy wyjść z Kościoła to z tym przekonaniem, chcę walczyć w tym tygodniu, chcę, bo nie jestem sam. Chcę i boję się strzelać do własnej bramki, nie chcę strzelać samobójczych, nie chcę unikać, nie chcę po prostu być, chcę walczyć, bo widzę w tym sens i radość, konieczność nawet przeżycia. Ale to jest jedna odsłona, ale jest taka druga odsłona, kiedy człowiek walczy z tym drugim przeciwnikiem i w pewnym momencie mówi, ale ja jestem kontuzjowany, leżę na tej murawie i mówię, ściągnijcie mnie stąd, bo ja nie umiem walczyć. Są tacy może między wami, którzy mówią, ja już nie dam rady, księże, walczyć. Ja naprawdę nie dam rady walczyć. Ja jestem złamany na duchu. Ja mam ducha pękniętego. Jak nie ma ducha walki, to co to za walka? Ile razy oglądaliśmy po prostu naszych, mieliśmy do nich pretensje, no żeby chociaż walczyli, żeby się postarali. A im się nawet walczyć nie chce. Bo jest taki moment, że człowiek jest chory,
Co będzie robiła teściowa, jak ona jest chora? Co będzie zrobił ten człowiek, który jest opętany, jak on jest chory? Co będzie robił Hiob, jak on jest chory doświadczeniem? Siedzi na tej kupie gnoju i jedyne, co w stanie, to jest mocować się z Bogiem. On nie jest w stanie walczyć o chleb, nie jest w stanie walczyć po prostu o nic więcej, bo jest słaby, jest kontuzjowany. Jeżeli jest ktoś tutaj między nami, który jest kontuzjowany, który jest słaby, który nie chce walczyć, nie ma już sił walczyć, to co mówi Pismo? Panie, Ty leczysz złamanych na duchu. Przyprowadzali mu do Jezusa, żeby On ich uleczył. Trzeba przyprowadzić siebie do Jezusa. Trzeba przyprowadzić drugiego do Jezusa. Weź urlop, jedź na tydzień na rekolekcję. Posiedź dzień w kościele, może pójdź do spowiedzi. Zrób coś z sobą, to znaczy przyprowadź siebie do Jezusa, bo nie masz ochoty do walki. A jak nie masz ochoty do walki, to cię stratują, staranują. Zrównają cię po prostu z równikiem, z trawnikiem i będziesz jęczał, że świat jest niesprawiedliwy. Albo walczymy, albo po prostu jest rekonwalescencja u Jezusa Chrystusa.